Dzisiaj porozmawiamy sobie o polskości. Patriota i prawdziwy Polak niekoniecznie musi mieszkać w Polsce, ale pojawia się wiele filmów na ten temat, czy wracać do Polski, czy nie wracać do Polski z emigracji. Nie byłem często przez niektóre osoby, no powiedzmy, niezbyt konstruktywnie krytykowany. Politycy, którzy są sprzedajni, którzy są skorumpowani, że warto być dumnym ze swojego pochodzenia, być dumnym, że się jest Polakiem, że się stąd pochodzi. Tak, polskość jest tam, gdzie ty jesteś, pod warunkiem, że masz tą polskość w sercu, a nie tylko na pokaz. Ten film może będzie trochę wyglądać jak tłumaczenie się. Ja się nie tłumaczę, ja po prostu mam świadomość, że ten mój kanał YouTube'owy jest na razie bardzo mały. Przybywa tutaj bardzo wiele osób każdego dnia i dziękuję Wam za to. I chcę po prostu, żebyście lepiej mnie poznali, żebyście znali mój punkt widzenia na różne życiowe kwestie. Bo na tej podstawie zadecydujecie, czy chcecie tu zostać, czy nie chcecie tutaj zostać. Ja Was oczywiście zachęcam. Zrobię wszystko, żebyście nie byli zawiedzeni. Ja jestem Marcin Szymański, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Moi drodzy, dzisiaj chciałem powiedzieć o tak zwanej polskości. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, tak przypominam dla tych, którzy tu dopiero wpadli na ten kanał, i opowiadam o życiu Wielkiej Brytanii. Opowiadam o tym, czy warto, czy nie warto wracać do Polski z zagranicy, nie tylko z Wielkiej Brytanii, czy generalnie warto wracać do Polski, czy warto jeszcze wyemigrować do Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dzisiaj jest z nami mój syn, ale nie on będzie bohaterem tego filmu. On jest bohaterem innych filmów, tylko po prostu on sobie słucha coś tam na telefonie i dlatego wziąłem mikrofon, żeby jakby wyciszyć to, co on słucha. Mam nadzieję, że to się nie nagra. No w każdym razie spróbuję to wyedytować, wyciszyć, wyrzucić. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o polskości, a konkretnie ja się wypowiem na temat polskości, ponieważ na tym kanale pojawia się wiele filmów na ten temat, czy wracać do Polski, czy nie wracać do Polski z emigracji, nie tylko z UK, tu gdzie mieszkam, ale z jakiegokolwiek kraju. Czy warto wracać właśnie do Polski w 2022 roku, a także mówię tutaj często o tym, czy warto jeszcze emigrować do Wielkiej Brytanii po Brexicie. I odpowiadając na te pytania, w tej chwili mógłbym odpowiedzieć, nie warto wracać do Polski w 2022 roku i to jest moje zdanie. Podkreślam, to jest moje zdanie, moja prywatna opinia. I czy warto wyjechać do UK po Brexicie w 2022 roku? Tak, jak najbardziej warto, ale pod warunkiem, że wyjeżdżasz tutaj na dłuższy okres czasu lub na stałe. Więcej na ten temat już mówiłem w poprzednich filmach, zarówno czy warto wracać do Polski lub czy warto przyjechać po Brexicie do Wielkiej Brytanii, i daję Wam zakładki do tych filmów. W opisie jest link do filmów, a tutaj widzicie na ekranie teraz zakładki do tychże filmów. Ale wracam już do tego, co jest w dzisiejszym odcinku tematem. Ten odcinek, ten film powstaje dlatego, ponieważ w filmach, o których mówiłem, o powrocie do Polski, o przyjeździe do UK po Brexicie, byłem często przez niektóre osoby, no powiedzmy, niezbyt konstruktywnie krytykowany, żeby nie nazwać tego hejtem, a te osoby mnie hejtowały tylko dlatego, że ośmieliłem się mieć inne zdanie niż te osoby. Bo moje zdanie jest, nie warto wracać, te osoby były zdania, że warto, i przez to, że ja nie poparłem ich zdania, to postanowiły wyładować swoje jakby niezbyt pozytywne emocje na mojej osobie. Oczywiście ja to przyjmuję z ośmiechem, ponieważ szanuję każdego człowieka, nawet tych, którzy mnie krytykują i hejtują. No dlaczego mam nie szanować? Po prostu szanuję każdego, no i taki po prostu jestem, ale to nie znaczy, że dam się obrażać. I w zasadzie ten film powstał dlatego, bo te osoby też zarzucały mi często, że wyzbyłem się polskości, że nie jestem patriotą, że patriota, że Polak powinien mieszkać w Polsce, tylko i wyłącznie w Polsce. Ja się z tym nie zgadzam, absolutnie się z tym nie zgadzam, i znowu mogą się podnieść głosy hejterskie, czy tam choćby krytyczne, ale ja się z tym nie zgadzam. Patriota i prawdziwy Polak niekoniecznie musi mieszkać w Polsce. A dlaczego? A dlatego, bo polskość to nie jest coś namacalnego, to nie jest coś fizycznego dla mnie. Ja nie muszę być na tej ziemi polskiej, ja nie muszę mieszkać w polskim mieście i pracować dla polskiej firmy.
polskość to jest to, moim zdaniem, wiem, że zabrzmi to banalnie i może nieco romantycznie, polskość dla mnie jest to, co noszę w swojej głowie i noszę w swoim sercu. Ja jestem Polakiem, byłem i zawsze będę. Ja nigdy nie wstydziłem się polskości, ja nigdy nie wstydziłem się tego, kim jestem, i ja zawsze byłem, jestem i zawsze będę dumny z tego, że jestem Polakiem. Powtarzałem to wielokrotnie, niezliczoną ilość razy. Powtarzałem to nawet, kiedy mi mówiono tutaj w UK na początku, kiedy przyjechałem 13 lat temu, nie przyznawaj się, że jesteś Polakiem, bo będziesz dyskryminowany, będziesz poddawany ksenofobicznym zachowaniom, będziesz świadkiem, będziesz nawet ofiarą rasizmu. Ja, mówiąc tak kolokwialnie, olałem to i postanowiłem nigdy nie zaprzeczać, że ja jestem Polakiem. Ja jestem z tego dumny i ja zawsze będę z tego dumny. I teraz nawet może niektóre osoby powiedzą, z czego jesteś dumny, Polska jest taka skorumpowana, słaba, sprzedajna i tak dalej, rząd PiS-u, PO i tak dalej. Nie interesuje mnie polityka. Ja jestem dumny z Polski. Jako z miejsca, w którym się urodziłem, jako z miejsca, które mi dało wychowanie, wykształcenie. Kocham polskie łąki, kocham polskie pola na wsiach. Moich rodziców, którzy mnie wychowali i uczyli tych wartości polskich. Kocham Polskę za to, jaka była w historii, bo wielokrotnie w historii, w przeszłości Polska była wspaniała i Polska była potęgą i Polska była krajem, który miał wielokrotnie potencjalne szanse bycia naprawdę potężnym krajem, zarówno militarnie, jak i gospodarczo. Także ja oczywiście nie kocham Polski za to, że są w niej politycy, którzy są sprzedajni, którzy są skorumpowani, którzy po prostu sprzedaliby przysłowiowo nawet swoją matkę. Za to Polski nie kocham, za to nie kocham żadnego kraju. Polska jest moją ojczyzną, powiedziałem. Ja się tam urodziłem, na tych ziemiach. Ja się wychowałem we wspaniałych rodzinnych tradycjach. Rodzice moi są dość konserwatywni. Wychowali mnie zgodnie z polskimi chrześcijańskimi tradycjami i ja jestem dumny z tego. Dlatego nie wyzbyłem się polskości. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Wielokrotnie to powtarzałem, chociaż czasem mi się zaśmiano w twarz, ale ja sobie potrafiłem z tym poradzić i doprowadzić do tak zwanego poziomu, taką osobę, która mi zarzucała, że Polska jest, że po prostu nie warto się przyznawać do polskości. Ja zawsze udowadniałem takim osobom, że warto być dumnym ze swojego pochodzenia i że to, że jestem Polakiem, a w oczach może niektórych nacji na świecie jest to w cudzysłowie obciach, wstyd, to jest to tylko ich zdanie, którego ja nie szanuję, bo uważam, że bycie Polakiem jest swojego rodzaju zaszczytem. A dlaczego? Bo jesteśmy Słowianami, bo jesteśmy ludźmi, którzy pielęgnują nadal jeszcze takie tradycje i wartości rodzinne, bo jesteśmy ludźmi, którzy mają wspaniałą kuchnię, którzy mają wspaniały, no wbrew pozorom jesteśmy dobrzy dla siebie nawzajem, chociaż wiem, że to się zmienia, że to się na niekorzyść zmienia przez tą politpoprawną, no nie chcę mówić politpoprawny świat zachodu, mógłbym powiedzieć. Natomiast nadal jesteśmy Polską, nadal jesteśmy krajem, do którego warto wracać, do którego warto przyjeżdżać i być dumnym, oddychać pełną piersią i być dumnym, że się jest Polakiem, że się stąd pochodzi. Także polskość we mnie jest i polskość we mnie będzie zawsze, ale nie oznacza to, że ja muszę mieszkać i być fizycznie na ziemiach polskich. Takie mam zdanie i wychowuję też syna zgodnie z wartościami polskimi, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Wychowuję syna zgodnie z tymi wartościami, a w jaką stronę on pójdzie w dorosłym życiu, no to ja mu już nic nie narzucam. Ja mu tylko pokazuję, jak mnie wychowano i ja mu pokazuję, co to jest polskość dla mnie, a on będzie decydował o swoim życiu samodzielnie w
przyszłości. Także nie wyzbyłem się z polskości, powtarzam to jeszcze raz do osób krytykujących mnie, i polskość jest tam, gdzie ty jesteś, pod warunkiem, że masz tą polskość w sercu, a nie tylko na pokaz. Dziękuję i to chciałem właśnie powiedzieć i tym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego filmu. Postaram się, żeby na tym kanale nie było dużo filmów o charakterze polityczno, społeczno czy psychologicznym, ponieważ ten kanał zmierza do tego, żeby pokazywać wam świat, ponieważ my jesteśmy też podróżnikami z zapału, i pokazywać wam Wielką Brytanię naszym okiem, naszym spojrzeniem, bo ten kraj jest piękny też, podobnie jak Polska, i ten kraj ma też dużo zaoferowania, ma więcej do zaoferowania niż to, co pokazują wam komercyjne media, czy niektóre, powtarzam, niektóre komercyjne kanały YouTube'owe. Zapraszam do śledzenia tego kanału, jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o Wielkiej Brytanii i o świecie, to zapraszam was, zachęcam was do pozostawienia łapki w górę. Hejterów zachęcam do konstruktywnej krytyki. Wyraźcie swoje zdanie, ja szanuję wasze zdanie, a wy szanujcie moje zdanie i będzie naprawdę wszystko ok. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się, jesteście wszyscy super.